10. Potężny wir wodny połykający wszystko na swojej drodze. Litwa. Na skutek podnoszących się stanów wodnych jedna z rzek na Litwie wylała. Na terenie zalanego obszaru powstało specyficzne zjawisko, które przykuło uwagę obserwatorów. Kiedy większość wirów występuje jako rezultat szybko poruszających się w przeciwnych kierunkach prądów, fenomen na tym wideo przypomina bardziej opróżnianie wanny. Są dwie teorie wyjaśniające zjawisko. Jedna mówi o podmywaniu podłoża przez zalegającą wodę, co doprowadziło do dostania się jej do swoistego systemu podziemnych jaskiń. Druga natomiast wspomina o rurach spustowych, które są swojego rodzaju systemem zabezpieczającym przed przelaniem się tamy. Do ciekawego zjawiska doszło również w 2017 roku w okolicach São Paulo w Brazylii. Przerażający film pokazuje, jak łódź pracowników jest zasysana tuż nad punktem przepływu, który utworzył ogromny lej w środku błota. Do zdarzenia doszło przypadkiem, kiedy jedna z największych tam w Brazylii została przypadkowo osuszona. 9. Domy osunęły się do morza. Norwegia. W mieście Alta na północy Norwegii w 2020 roku do morza osunął się fragment lądu, na którym stało 8 domów. Jeden z mieszkańców zamieścił w sieci wideo ze zdarzenia. Kawałek lądu, który w godzinach popołudniowych osunął się do morza, był szeroki na około 600 metrów i długi na 40 metrów. Zdarzenie zarejestrowała na wideo jedna z osób zamieszkujących zatopione domy. Żadne osoby ani zwierzęta nie zostały ranne, choć w zdarzeniu mógł ucierpieć pies, który wpadł do morza wraz z oderwanym lądem. Zwierzę dopłynęło jednak do brzegu. W wyniku osuwiska w morzu znalazło się 8 budynków, kilka domów wakacyjnych oraz budynki gospodarcze. 8. Oderwanie ogromnego fragmentu góry w Szwajcarii. Góra w Alpach Zachodnich w Szwajcarii przybrała inny kształt po spektakularnym osuwisku skalnym, które w 2015 roku przesunęło ponad 200 metrów sześciennych kamienia w gminie Val-Assain-Evol, położonej w alpejskiej dolinie Val de Hernes. Jak powiedzieli urzędnicy, skała została uznana za delikatną i była pod obserwacją. Około 200 metrów sześciennych kamienia oderwało się w końcu od klifu, spadając do doliny. Do podobnego zdarzenia doszło również w marcu 2021 roku w Butanie. Tam również oderwał się od powierzchni góry bardzo duży element skalny. 7. Narodziny wyspy Niima, Japonia. Jedną z najmłodszych wysp wulkanicznych na Ziemi jest japońska Nishinoshima, która znajduje się około 940 km na południowy wschód od Tokio. Erupcja wulkaniczna tej wyspy rozpoczęła się 20 listopada 2013 roku. W trakcie jej wczesnych faz uformowała się nowa wyspa, znajdująca się na południowy wschód od brzegu pierwotnej, której powierzchnia została powiększona w trakcie poprzedniej erupcji w latach 1973-74. Nowa wyspa rosła bardzo szybko, aż 26 grudnia 2013 połączyła się ze starą. Całkowitą powierzchnię wyspy w 2014 i 2015 roku powiększały wylewy lawy produkowane przez aktywne centra erupcyjne. Nishinoshima rozwinęła swój własny mikroklimat. Żar wulkanu spowodował parowanie wody, co prowadziło do powstania chmur i mgły nad wulkanem. Z kolei popiół wulkaniczny działał jako jądro kondensacji dla pary wodnej, powodując wzrost opadów deszczu na nowy skrawek lądu i zapewniając roślinom i zwierzętom dopływ świeżej wody. Rozrost wyspy w kierunku zachodnim spowodował konieczność przesunięcia granic wód terytorialnych i powiększenie strefy ekonomicznej Japonii, jako że wedle prawa międzynarodowego rozciągają się one odpowiednio o 12 200 mil morskich od wybrzeży. W 2016 roku japońska Straż Wybrzeżna rozpoczęła przygotowanie nowej mapy uwzględniającej zmiany ukształtowania wyspy i dna morskiego wokół niej. Ocenia się, że wyłącznie strefa ekonomiczna poszerzy się o 50 km2, natomiast wody terytorialne o 70 km2. Jednak opróżnienie komory magmowej położonej pod wulkanem może doprowadzić do zapadnięcia się wyspy i powstania rozległej kaledry, czyli zagłębienia w miejscu szczytu wulkanu. Oprócz zniszczenia wyspy takie zdarzenie spowodowałoby powstanie fali tsunami. Nie wiadomo, czy taki będzie los wyspy, jednak istnieje takie ryzyko. 6. Implozja. Jest to przeciwieństwo eksplozji ze względu na kierunek wybuchu, nagłe zapadanie się materii w zamkniętym obszarze, w szczególności zapadanie się ścianek naczynia pod wpływem panującego w nim podciśnienia. Implozja towarzyszy na przykład stłuczeniu żarówki lub kineskopu. W obu przypadkach okruchy pękającego szkła przyspieszają pod wpływem różnicy ciśnień
pomiędzy ciśnieniem atmosferycznym na zewnątrz i próżnią lub rozrzedzonym gazem wewnątrz. Okruchy te uderzają w przeciwległe ścianki naczynia, powodując dalsze pękanie, a także ulegają wzajemnym zderzeniom, w wyniku czego zostają wyrzucone na zewnątrz obszaru implozji. W internecie możemy zobaczyć wiele filmów, na których widać różnego rodzaju implozje. Ciekawostką jest fakt, że w wyniku implozji gwiazdy zapadają się w sobie i powstają złożone z niesłychanie gęstej materii gwiazdy neutronowe lub czarne dziury. 5. Tsunami z chmur. Nowa Fundlandia. Krótki film umieszczony przez pewnego mieszkańca Kanady na YouTube w 2013 roku szybko wywołał sensację nie tylko w Kanadzie. Na nagraniu uwieczniono mgłę. Utworzenie mgielnego wału to wynik specyficznego ukształtowania terenu oraz mieszania się mas powietrza. Wilgotne powietrze formujące mgłę po nadbrzeżnej stronie górskiego pasma Long Range Mountain wznosi się do góry, oziębia i tworzy wał przetaczający się na drugą stronę jak kaskada. Volutus. Chmury tego gatunku mają postać wydłużonych, ułożonych poziomo walców, często obracających się powoli wokół osi poziomej. Występują stosunkowo rzadko, zazwyczaj... Obserwuje się je ułożone w równoległe rzędy. 4. Potężne uderzenie pioruna pozostawia ogromny krater. Potężne uderzenie pioruna podczas burzy w 2019 roku pozostawiło dziurę na parkingu Fort Worth w Stanach Zjednoczonych. Według rzecznika straży pożarnej parking, który jest dzielony ze stacją benzynową, po zdarzeniu miał dziurę o szerokości około 5 metrów i głębokości 1 metra. Przez cały kolejny dzień na miejsce przyjeżdżali ludzie z całego miasta, by na własne oczy podziwiać fenomen. Oczywiście całe zdarzenie zostało nagrane przez monitoring. Ekipa straży pożarnej po wykonaniu oględzin stwierdziła, że podziemny zbiornik paliwa znajdujący się pod powierzchnią parkingu nie został uszkodzony. Piorun to bardzo potężne zjawisko naturalne. Przeważnie pioruny uderzają w najwyżej położone miejsca, jednak zdarza się, że tak jak w tym przypadku uderzają w ziemię. Temperatura w kanale przewodzenia pioruna jest tak wielka, że krzemionka zawarta w ziemi w miejscu uderzenia topi się, tworząc naturalne szkło nazywane fulgurytem. 3. Wylewana woda lecąca do góry. Tama Hoovera. Zapora Hoovera znajduje się na granicy stanów Arizona i Nevada, około 50 km od Las Vegas. Ta gigantyczna konstrukcja jest zaporą wodną typu grawitacyjno-łukowego. Ale czy na zaporze Hoovera nie działają prawa fizyki? O tym świadczyć może wideo, które pojawiło się w internecie w 2017 roku. Zjawisko faktycznie wygląda fascynująco. Film budzi duże zainteresowanie, choć wyjaśnienie sprawy jest oczywiście bardzo proste. Sam efekt jednak jest ciekawy. Dlaczego ciecz zachowała się tak, a nie inaczej i poleciała do góry? Odpowiedź tkwi w specyfice miejsca, w którym przeprowadzono eksperyment. Wyjaśnienie tego zjawiska jest bardzo proste. Odpowiada za to wiejący w górę wiatr, który jest na tyle silny, że porusza krople wody wbrew działaniu grawitacji. Tama Hoovera ma wysokość 224 metrów i długość 379 metrów. Szerokość podstawy wynosi 200, a wierzchołka 15 metrów. Całość waży ponad 6 milionów ton. Tama jest wyposażona w elektrownię, która ma moc ponad 2000 MW i wyposażona jest w 19 turbin. Rocznie pozwala zaopatrzyć w prąd prawie 1,5 miliona ludzi. 2. Odwrócony wodospad. Wodospad odwrócony to zjawisko polegające na tym, że woda unosi się w górę z powodu silnego wiatru w wodospadach, dając pozorne wrażenie wody płynącej do góry. Silne podmuchy wiatru powyżej około 75 km na godzinę mogą powodować takie zjawiska. Zaobserwowano je w Australii, Indiach, Japonii, Wielkiej Brytanii i różnych częściach świata, gdzie istnieje ryzyko silnego wiatru. W internecie możemy znaleźć materiały wideo dokumentujące to zjawisko. Ciekawostką jest fakt, że do tego zjawiska właśnie doszło również w Tatrach. Zjawisko odwróconego wodospadu udało się nagrać w Tatrach słowackiemu przewodnikowi. To niezwykłe zjawisko udało się uchwycić przy wodospadzie Ciężka Siklawa w słowackich Tatrach Wysokich, w niedostępnym dla turystów odgałęzieniu Doliny Białej Wody. Było to w czasie silnego halnego, gdy prędkość wiatru w górach dochodziła nawet do 180 km na godzinę. 1. Cielenie ogromnego fragmentu lodowca Ilulissat, Grenlandia. Cielenie się lodowca to proces odłamywania się fragmentów lodowca, w wyniku którego powstają góry lodowe. Przebieg cielenia się uzależniony jest od wielu czynników, m.in. typu lodowca, jego mięższości, prędkości zsuwania się,
i cech fizycznych lodu, stopnia spękania, wytrzymałości czy warunków hydrometeorologicznych. Największy lodowiec szelfowy Arktyki w 2020 roku utracił 113 km2 swojej powierzchni. Ostatnie lata w północno-wschodniej Grenlandii były niezwykle ciepłe i oderwanie się wielkiego fragmentu lodu jest postępującym procesem dezintegracji lodowca, podkreślają naukowcy. Od 1999 roku lodowiec utracił 160 km2 swojej powierzchni. Chociaż proces cielenia się, czyli odłamywania fragmentów lodowca, z których powstają góry lodowe, jest często obserwowanym procesem, to na ogół odrywające się fragmenty lodu nie są aż takie duże. Brytyjscy naukowcy donieśli o incydencie, który miał miejsce na Antarktydzie. Od lodowca szelfowego Brund oderwała się ogromna góra lodowa o powierzchni ponad 12 tysięcy km2. Na powierzchni lodowca od lat obserwowano kolejne pojawiające się pęknięcia, które zwiastowały to wydarzenie. Samo oderwanie się góry lodowej nie spowodowało jednak żadnego zagrożenia. 12 pracowników stacji badawczej zostało wcześniej ewakuowanych.